Kowalski, analiza sytuacji. Kowalski, analiza! Analizy! W tej bajce chyba nie jestem zbytnio mądry. Analizuj mi to! Analizuję, no to są cztery zwierzęta, pięć, sześć zwierząt i nie wiem, czy przyjdziemy tedy dobrze. Jeżeli się postaramy z prawej strony, analizując lewą stronę, to chyba mi się wydaje, że opcja prawej strony będzie lepsza niż lewa. Nie, takie było pytanie! Zalecam Kowalski. Iść lewą. Kowalski, uspokój się! Nie sięgam! Kuski! Co się chce zrobić? A, jedno. Dobra, Kowalski, słuchaj. Tak. Sprawa wygląda następująco. Musimy uciec z tego więzienia. Nie podoba mi się to zoo. Nie podobają mi się te zwierzęta. Są zbyt szczęśliwe. Coś mi tu śmierdzi. I to nie jest... Ryba! To Riko. To nie Butylki. Jest Riko. Albo Kowalski. Albo Ryba. Kowalski. A to ja jestem Kowalski. Ja nie jestem mądry. Woli przypomnienia dla widzów, bo nie każdy kojarzy, w tym ja, także musiałem trochę przypomnieć widzom, ale będą zadowoleni. Pokazuję łapkę w górę. I tutaj subskrybujcie. Zwierzątka! Ej! Szeregowy, zostaw jelonka! Wracaj tu! Zostaw pan mi się wydaje, że lepiej jak on od boku to robi, niż to jak wszyscy inni od tyłu. Co? Kowalski? Prawą. Przestań. Powiedziałem analiza, nie analiza. I jak se plenisz i trochę niewyraźnie mówisz. Ja to powiedziałem nie. Szefie, ale nie podoba mi się, mamy chyba szpiega tutaj na terenie. Zobacz, widzisz tego ptaka, jak leci koło drzewa. Rzeczywiście. Północny wschód, kąt 236, kąta 5 i 7, na wprost. Słuszna uwaga, leci w powietrzu. Leci w powietrzu i się nie rusza, i się nie przemieszcza, jak to jest możliwe w ogóle, jak on się utrzymuje. Radynamikę utrzymuje na tym silnym powodzie. Riko, zadanie, wyciągaj bazukę. Musisz zastrzelić ptaszka. Nie no, Riko dzisiaj ma ale w ogóle to kompletnie to dlatego on chciał być Rikiem. Dzisiaj, nie mogłem ja być, no. Dlaczego Maciek nie mógł dostać roli Rika dzisiaj, no ja rozumiem, żeby robił taki misty kontekst. Riko dostał dzisiaj zatwardzenia i nie może wyciągnąć bazuki. O, właśnie, szeregowy, masz tak? Może czasami ksen na ekstra? Trzeba podać Riko. Bo wiem, że ty nosisz takie rzeczy przy sobie. Kowalski całą zajobą, widzisz jego oczy. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Kowalski dokonał wstępnie analizy sytuacji i powiedział, że prawa strona wygląda bardziej niż lewa. Dlatego będziemy się przemieszczali prawą właśnie tą stroną. Unikamy tego ptaka. Ale nie możemy przejść obok tego syrenki. Nie, możemy, bo analizując całą sytuację, to my nie damy rady przejść, a poza tym mamy jakieś błoty, a zamknij mordę, jak teraz ja mówię i po prostu, wiesz, analizuję sytuację, tak. Nie, szeregowy, co ty odpierdzielasz znowu, szefie, ogarnij go, nie, ja trzymam mordę na niego, przecież to twoja rola. Szeregowy, do mnie, szeregowy, już. Kucnij! Połóż już. Się! Nie! Skocz! Jak skocz? Co ty mówisz mi tu? Czekaj, Riko, pluj! Riko, pluj! Nie będę kucał! Kucaj! Nie będę kucaj. Kucał! Nie będę! A tu! Coś ty zrobił, Riko? Za Riko! Dobra, szefie prowadź. Syniemy! Po brzuszkach! Panowie, tutaj, tu. Ksiaczek zielony! Zostaw go! Riko! Słuchajcie mnie! Dobra, sprawa wygląda następująco. Jak tam Riko? Ja nie wiem, czy on analizuje po prostu jak daleko wejdzie mu kijek do gardła w tym momencie, czy po prostu analizuje sytuację, której strony mamy teraz przeatakować. O co to jest? Nie. Co? Kamień! Leguar! Ja Leguar? Co to jest Leguar? Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Ja omówiłem spotkanie. Umówiłem się z Ogoniastym. Ogoniasty przedstawi nam plan ucieczki z tego miejsca i musimy się stąd wydostać. Patrzcie, jaką wodę z mózgu robią tym krowom i koniom. Patrzcie, co one odpieprzają. Widzicie to?
Widzicie, jakie akrobacje robią? W imię czego? Ja się pytam. No szefie, mi się wydaje, że my jesteśmy w zoo. Tak, welcome to the animal zoo, to oznacza, że witamy w zoo. I ja nie wiem, czy ty to wcześniej skumałeś troszeczkę. Słuchaj, Kowalski! Kowalski, nikt cię nie prosił o analizę? No, że w roli Kowalskiego, to jeszcze w Maćka w mordzie dostaje co chwilę. O co jest tylko? Szeregowy, słuchaj. Jak się trzymasz? Dinozaur pimpuś, la 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 la. Jest dobrze. No to chodźcie za mną. Ale panowie, profil niski. Nikt nas nie może dostrzec. Na szczęście... Co to? Szefie, ja chciałbym zanalizować jedną sytuację. Ten jeden niedźwiedź tam, co jest bardzo agresywny. To jest przywódca jeleni, no. Czekaj, może z nim pójdę pogadać, poczekaj tu chwilę. Nie. Pójdę z nim pogadać, Nie idź tam, szybciutko pójdę pogadać. Poczekaj. Mhm. No. Panie niedźwiadku, ja chciałem tylko zadać jedno pytanie, takie no. Okej, dobra, słuchajcie. Idziemy do ogoniastego. Ogoniasty nam załatwi transport, załatwi nam prowiant, załatwi nam wszystko. Wszyscy? Idziemy gęsiego. Profiliski! Na chucoka, już! Rico, co ja ci powiedziałem? Dupa przy ziemi. Wygląda dupa? Dupa! Ja jestem Rico! Ryba! Za mną! Gdzie ty idziesz? No to River! Ty wyglądasz, jakbyś jechał na nim. Mieliście idealnie taki samo tempo. A ten znowu próbuje go zapinać od tyłu. Witajcie, wy głupie pingwiny. Skipper, tak jak ustalaliśmy. Spotkamy się w tym miejscu. Wy bierzecie prowiant z tego do jeziorka i potem idziemy tam. Skipper. Ale jest odpowiedź, jak do ciebie Krill mówi, a nie stoisz i się patrzysz na mnie i jeszcze podskakujesz. Co ty jesteś, kangururę? Ja chcę ci odpowiedź, jak do ciebie Krill mówi, bo się zdenerwuję i pójdę sobie stąd z powrotem do siebie. Myślisz sobie, że będziesz mi licencję wyrywał, ale to moja rola. Walski. Tak, meldujesz się. Analizy potrzebuję. Analizy to jest szeregowy od tego. Nie chcę analizy. Chcę analizy. To nie ja! Dobra, Kowalski. Szefie, ale co tutaj analizować? Myślę tak, jak wkroczymy do akcji w bardzo szybkim tempie, teraz to się nie postrzegnie i będziemy mogli go zaatakować, zglebować i go sklepać. Co? Nie, on jest naszym sojusznikiem. Kowalski, uspokój się. Słuchaj, on jest po naszej stronie. Ja się chciałem zapytać, co on odpieprza? Dlaczego się kumpluje z innymi pingwinami? Nie, mi się wydaje, podejrzane. Podejrzane. Mi się wydaje, że jednak on chyba chce przejąć nasze królestwo i z innymi pingwinkami sobie rozmawia, a z nami miał deala dobić i teraz mi się wydaje, że musimy skończyć teraz tej akcji. Tak, musimy szybko skończyć on teraz tej innym... akcji, bo inaczej ci zabierze sprzed nosa. A w ogóle dlaczego on łapie ją za dupę? Rico, wyciągaj broń, wracamy do akcji. Szeregowy, ty się nie wychylaj. Gdzie ta broń? Rico. No nie ma. Bezużyteczny jesteś dzisiaj, Rico. Dobra, udajemy, że mamy broń. Mamy ostre płetwy. Natura nas wyposażyła, prawda, Kowalski? Znamy się na karate. Chuja! Szefie, atakują nas od pleców! Kto nas atakuje?
I lewatywa. Kowalski. Kowalski. A ty... Czemu się... Kowalski, uspokój się. Mogę. Sytuacja tego wymaga. Uspokój się. Odbiega do zwierzaka i lewatywa. Ale w ogóle schodziło z retywer. Ryko, uspokój się. Szefie, tak. Sądzę, że wiatry nam teraz mówią, żebyśmy teraz wskoczyli do niego. Wiatry mi mówią, że to Ryko. Wiatry mi mówią, że on wyciera gówno. Słuchaj, musisz zanalizować. Musisz zanalizować sytuację, jaka się tam odpieprza. Musisz podejść do Juliana. Niespostrzeżenie. Musimy cię przebrać. Musisz być kobietą. Bo tylko one działają na Juliana i tylko on ma do nich słabość. Także zagrasz kobiet. Tak, będziesz kobietą. Psuję. Nie, ja zagram kobietę. Nie, Ryko, Ryk, stój! Lewa ty! Kowalski, Kowalski, słuchaj, oni nie dają rady. Widzę, że polegli. Nie mam pojęcia, co się tam odpieprza, ale mamy rannych. Musimy wkroczyć do akcji. Może być grubo. Za mną. Stój! Ogoniasty! Ogoniasty! Ręce do góry! Płetwy do góry! Nie wiem, co ty to masz. Płetwy do góry. Stój, ręce do góry. Płetwy do góry, nocy. Ja mam w górze. Słuchaj mnie teraz. Co ty kombinujesz z tymi pikpokami? Co to ma znaczyć? To z nami miałeś mieć deala. To my mieliśmy uciekać razem. Czemu ty z nimi kręcisz tutaj, jak żwirek z muchomorkiem? Co to ma znaczyć? To jest skipper. To ty mnie tu mówisz. Z kim ty jesteś w ogóle? Jak on może być skipper, jak ja jestem skipper? Kowalski, Kowalski, analiza sytuacji. To jest król Julian. Dobra, słuchaj. Ogoniasty, słuchaj, gdzie masz? Zeżarłeś sobie prowiant? Zgłodniałem troszeczkę po drodze. Wiesz, skąd ja musiałem tu przyjść? A stamtąd, rozumiesz? Drużyna, słuchajcie. Stanęliśmy na krawędzi zagłady, ale myślę, że damy radę temu zagrożeniu. Kowalski słusznie zauważył, że sytuacja jest beznadziejna. Już nie proszę go o analizę, bo wiem, że i teraz tak. Ty, słodziaku. Ja? Ten drugi słodziak. Ha, jestem lepszy dzisiaj. A ty co, mam mordo, ty? Ty, słodziak numer dwa. Zostajesz tutaj. Dobra, słodziak, daję ci zadanie życia. Masz pilnować Juliana, żeby nam nie spieprzył. Rozumiesz? Nie, masz go pilnować. Co jest, Kowalski? Chcesz coś powiedzieć? Tak, szefie, chciałbym to wszystko zanalizować ze względu na to, że nie chciałeś mnie dopuścić wcześniej do głosu. Jak możemy bez szeregowego sobie poradzić w tej niebezpiecznej Nikt sytuacji? Nikt nie pytał! Gdzie... Kowalski słusznie zauważył, że ten plan ma pewne nie do tego, ten teges. Ciągnięcia! To jest zbyt poważna. Ja nie powierzę tym dwóm matołom tak ważnego zadania. Od tego zależy przetrwanie gatunku. Chcemy przedłużyć linię Pingwiny nie mogą wyginąć. Rozumiesz to? Ta. Nie możemy wyginąć. A tu, zobacz, widzisz te zwierzęta? One tam dogorywają. Wszystkie wpierdolą piasek. Zobacz na nie, zobacz na nie. One i odwala, odwala im po prostu. Nie mają wody, nie mają jedzenia. Ale szefie, lewaty, szefie, nie ma nic. Ale jest i tak problem. Mamy tu 4 pory roku. Mamy zimę. To mamy chyba lato. Lato? Lato. A tu mamy debila. Idźcie, przytul do Juliana i pilnuj go. Rozumiesz? Masz nie spuszczać z niego tych dwóch zezowatych oczu. Przytul Juliana, to poczujesz Netflixa. Idź go przytul. Idź go przytul. Będzie jak w Netflixie. Family friendly content robimy. Przyjaźń. Szefie. Ale jak szef nie potrzebował tutaj, żeby zanalizować sytuację, to nie powinienem ja zostać na tyłach, a szeregowy powinien wykonać to miejsce, bo jak mówiłem wcześniej, że niepowodzeniem sądzę, że... Kowalski... Gdyby mi nie zabrakło mi śliny w mordzie, to bym dokończył zdanie, ale po prostu troszeczkę ciężej mi tak Kowalski. Mówić, ze względu na to, że wody nie napiłem się w tym momencie. O, kamień leci, to jest nienormalne środowisko chyba dla kamieni. Nic, nie wiem, chyba spałem na jawie w tym momencie i mi się przewidziało coś ze względu na ten brak wody, co właśnie ci mówiłem.
Panowie, słuchajcie, misja jest prosta, a zarazem trudna. Musimy zdobyć prowiant. Węgiel. Właśnie co to było? Śląsk. Nie zdobywamy, uspokój się, nie zdobywamy Śląska. Przestań rzucać węgle. Przez cały odcinek nie możesz wyciągnąć katany, bazów i nic, ale węgiel. Ja nie potrafię katany, a katana! Piąteczka. Panowie, słuchajcie, misja jest bardzo poważna. Proszę teraz o czarne paski u góry i u dołu. I teraz dramatyczna muzyka ma wlecieć. Dobra, słuchajcie, tam znajduje się nasz cel. W jakieś 35 yardów mil morskich podzielone przez kwantylian pierwiastku. Kowalski, to jest twoja sprawa. Twoja działka, ty policzysz dokładnie, ile tam to jest. Kolejne zwierzęta, które pilnują prowiantu. Zobaczcie, mają psy, krowy bojowe. Nie możemy się im dać łatwo. Jasne? Riko, ty jesteś od uzbrojenia. Masz ich zniszczyć, zdezintegrować. Totalnie zanihilować. I Riko, bez lewaty. Bez lewatywa. Welcome. Ha! Dobra, panowie. Kowalski, zrobiłeś analizę sytuacji? Wiemy już, jaką ścieżkę mamy obrać, żeby dostać się jak najbliżej, jak najszybciej do celu? Prosto, szefie, musimy lecieć, musimy wysłać tutaj... Genialne! Rika. Genialne! Będzie dobrze. Najdruga na skróty. Cieszę się, że mam cię w drużynie. Lewą, prawą stroną obstawiać. Daj mi dokończyć, bo analizuję jeszcze dalej sytuację. Zapij się! Lecimy! Nie ma czasu! Ten odcinek nie może trwać dłużej niż 30 minut. Idziemy! Kradniemy jedzenie. Dłuższy odcinek, to... większa monetyzacja. Dobra, lecimy z tym razem. No. Szybko! Zastrzynki! Riko! Riko, tu! Riko! Słuchajcie, przed nami jest cel. Riko? No. Riko! Riko, słuchaj, tu są skrzynki. Nie widzę, musimy je zabrać. Sprawdzamy towar, czy nie jest lipny. Zabieramy te skrzynki i spiprzamy do ogoniastego. Dobra, ale ostrożnie, żeby nas nie zobaczyli. Riko, do ciebie teraz. Lipa! Słuchaj! Lipa! Szefie, odwrót toksyczny, Nie przewidziałem tego, nie przeanalizowałem tego. Odwrót! Riko, gdzie ty biegniesz? Tędy! Panikuję! Dzięki!